Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku, a zarazem ostatnim z Loop Hero. Kochani, oczywiście Loop Hero jeszcze będzie miał szansę wrócić w przyszłości, jak najbardziej. To jeszcze nic nie jest przesądzone, że tak powiem. Tak więc jeżeli chcecie, żeby to Loop Hero było dalej kontynuowane, no to w sumie macie jeszcze czas do godziny... Wiecie, teraz jest sobota. Nie, no to niedzieli do godziny 24, no. No, więc jeżeli chcecie, to głosujcie na stronie spookyshiro.pl. Wtedy będziemy kontynuować Loop Hero. A teraz zacznijmy nasz ostatni odcinek. Dobra. Czy my coś możemy zbudować? Field Kitchen. Dobra, plus 10% do zwiększenia leczenia z ogniska. I odblokowujemy Blood Growth Card. W sumie spoko, możemy nad tym pomyśleć. A zresztą mamy tylko to właśnie do odblokowania. No to... Wyknijmy sobie z boku. Czy znasz różnicę między dobrym gotowaniem a złym gotowaniem? Jedzenie zrobione dobrym gotowaniem jest smaczniejsze. Co? Myślałeś, że to będzie coś bardziej takiego tajemniczego, takiego mądrego? Czasem prawda jest po prostu prosta. Słuchaj, popatrz, mam tutaj gar, mam serce, mam kilka noży, wiadro ziemniaków, trzy cebule i trochę szynki, nic specjalnego. Wszystko jest zazwyczaj bardzo proste. Ale daj mi kilka minut i wszyscy w tym obozowisku będą po prostu podążać do mojego stołu. Podążając za smacznym... zapachem dobrego jedzenia. Dobra. Czyli odblokowaliśmy sobie w tej chwili coś, rozumiem, tak? I rozumiem, że mamy tutaj swój deck. Co my odblokowaliśmy? Blood Grove'a i Chrono Crystals. Czyli tak, Blood Grove, a Living Forest, czyli żyjący las. Can we place it? Aha, czyli może być stawiany pobliżu drogi obok lasów i wszystkie skażone, pożerające korzenie przeciwników. Jeszcze raz. Korzenie pożerają przeciwników, którzy mają mniej niż 15% zdrowia. O to mi chodziło. Może w sumie mogę wszystko wyłączać, świetnie. Chronokrystale. Zwiększają efekt dzienny na tilesach, które otaczają, na tych kwadracikach. Jezu, tilesy. Nie wiem, jak to nazwać nawet. Więc tak, grow nam jest potrzebne. Ja w ogóle bym sobie wyłączył Vampire Mansion, bo jest to niepotrzebne moim zdaniem w tej chwili. Więc to możemy sobie wyrzucić. Beacon. Czy nam się beacon przyda? Nie przyda nam się beacon. Wziąłbym Chrono Crystals. Mogę mieć powyżej, tak? A nie mogę mieć powyżej 13. Mogę mieć maksymalnie 12 kart, minimum 7. Dobra, i takim deckiem pójdziemy sobie jeszcze raz na naszego bossa. Zobaczmy, co nam się teraz uda tutaj ugrać. Już wiem mniej więcej, na czym to wszystko polega. W sumie nawet na 3-0 tą... Ojej, przepraszam! Nie chciałem. Mamy na trójeczce. Dobra, nowy dzień jeszcze akurat stał. Zacznijmy może jakieś budować kamyczki i tak dalej, co? Czyli tak, z miejsca... Zrobiłbym sobie to w ten sposób, że góry stawiam tutaj w trójkę. Nie pamiętam, czy mi dołsy, jeżeli stoją obok czegoś, no ale spróbujmy sobie to. Tak. Mi dołsy, jeżeli stoją obok czegoś, to są inne już w tej chwili. Ale to w sumie błąd zrobiliśmy, bo mogliśmy sobie wokół czegoś innego je stawiać po prostu. Zanim odejdzie, to tutaj myślę, że możemy postawić cemetery i założyć pierwszą jakąś lepszą broń. Mamy pierwszą tarczę.
Troszeczkę defa i ataku myślę, że się bardzo przyda. I najlepiej jakbyśmy się skupili tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. Albo maksymalnie na dwóch. Tym razem chciałbym się skupić na wampiryzmie i damage'u. Czy jest to możliwe? O, max HP, dobra. Teraz cmentarz, ale się szkielet nie wygenerował. Regen per sec. Pięknie. Leczymy się. Powolutku się leczymy. On zadają po dwa. Max HP większe. Dobra, też bierzemy sobie to. I znów zaniedbałem nasze rzeczy tutaj. Dobra, kokuna bym sobie tutaj postawił. Musimy sobie jeszcze owalić cały... O Jezu, przepraszam was. Musimy sobie tutaj postawić Growa gdzieś w okolicy. Może tutaj i tu sobie postawimy tego Blood Growa. Nam sporo da, jakby nie patrzeć. Idziemy dalej. Pojawił się pierwszy pajączek. Mamy pierwsze kamyczki. Dobra. Tak byłoby najlepiej to właśnie postawić. Jest pierwszy Blood Grove. I tak, zablokujemy sobie dzięki temu już w tej chwili jedno z wyjść bossa, więc myślę, że to też jest spoko. Myślę, że to też jest spoko. Ale no, ale mało hitujemy. Pure Damage 2, myślę, że to się bardziej przyda niż 0,6 HP. No ale tak, czy my tak hitujemy sporo? Dobra, pierwszy Oblivion. Pierwszy Oblivion. Możemy sobie kokona dać tutaj. I myślę, żeby skasować to. Ale jeszcze na razie zostawię. Kolejne midousy mamy. No właśnie, chcę zobaczyć te midousy, które... Ooo, max HP 53, troszeczkę mniej, ale defense 2, plus counter 5, regen per sec 0,6. Oczywiście, że to chcemy. Chcę zobaczyć, czy te midousy mogę postawić tutaj. I tak, one są w tej chwili blooming middle. Jeszcze jedną rzecz chciałem zobaczyć. Tak naprawdę te midousy, one nie potrzebują być obok siebie. Możemy je stawiać jak chcemy. Wampiryzm 6%, oczywiście, że to chcę. I counter 7. I wychodzi nam countera 12, wampiryzmu 12. Tylko szkoda, że tu mamy wampiryzm na tym rapierze. Idziemy dalej. O, i korzonki działają jak trzeba. Pyk. Mamy pierwszy treasury. Tu będziemy i tak stawiać kamienie, więc... Ale tu też będziemy stawiać. Ja bym wolał sobie to zrobić tu, w tym miejscu. Chrono Crystals. Czyli tutaj bym sobie na Blood Grove'a, znaczy na Grove'a, czy tutaj na Blood Grove'a też i na cmentarz pyknął. To było spoko. Road Lantern. Teoretycznie można by było zrobić to w ten sposób. Musimy cały czas blokować spawnowanie się budynków bossa. Dobra, kolejny growwik. Jakbyśmy zrobili to tutaj, to w jednej chwili byśmy sobie potem na Blood Growie mogli zrobić kolejną część. U, 15-23. Biorę. Zresztą wampiryzm, ale 20 DPS-a to jest jednak 20 DPS-a. Defense 3. Nope, nie chcę tego.
Po pysku. I teoretycznie tutaj Blood Grove'a również sobie mogę postawić, a nawet dwa. Zróbmy sobie tutaj taki lasek. Ja wiem, że tu mamy pustki, ale zabezpieczę sobie całkowicie bossa i potem już będziemy latać. Dobra, mamy kolejne Meadowsy. I tak. Tu mamy Grove'a. Grove'a jeszcze możemy postawić tutaj. Tu możemy walnąć Meadowsy, ale nie musimy ich tu walnąć. Ale możemy. Nie możemy. Nie możemy walnąć. Teoretycznie możemy już tu je stawiać. Bo tu będą jeszcze skałki. I tu będą kamyczki. Ja bym już zaczął tutaj stawiać powoli. 180 HP. Taka lipa. Lipa, lipa, lipa. Jakiś battlefield by się przydał. Kolejny Oblivion. No i właśnie. Trudno. Jednego Meadowsa tracimy. Kolejny Goblin Camp się pojawił. Którego nie chcę eliminować na razie. Na razie niech sobie tam siedzi. Nie robi mi krzywdy, to spoko. 38, kurde. Attack Speed 4, Evasion 8, Defense 3. To jest mój jedyny wampiryzm. Pure Damage 7, Wampiryzm 6. O tak, 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 tak. Walić ten w dupę Canter. 14% Wampiryzmu, to już będzie po 2. Pięknie. Wampiryzm 10, ale to pure Damage 7 jeszcze wpada. No nie ma nawet nic do gadania. Kolejny Regen per sek, świetnie. I 8 defensa. Jedenaście, co? Ale to chyba heal wpadł z tego, z dnia. O, tu sobie jeszcze ładnie wypykamy w ten sposób. Wlecą nam kolejne nagrody. Rono Crystal. Żeby sobie zaraz tego Blood Grove'a nie zasłonił. Tu będzie ten Blood Grove. Tak. Czyli Chrono Crystal mogę tutaj wrzucić, ale to tak bym powiedział, no lipa by była straszna. Jak to się w ogóle stakuje, bo teoretycznie moglibyśmy też tutaj to walnąć i Blood Grove'a na górze. I tak to zrobimy. Trzy evades na wpadło. 37. Lecimy dalej. Trzy wilki. Oj, tu będzie mocne. Pyk. Pyk. Max HP 443, ale mniej defensa i w ogóle counter nie wpada dzięki temu. To tak 2 na 10 bym powiedział. Aha. No dobra, no. Tak też można. Trochę nie o to mi chodziło, ale... To ja mogę. Już wiemy, żeby najpierw po prostu kamyczki robić w priorytecie pierwsze. No, a, zablokowało się. Jak tam nasz ring? Regen per sek. 2 i 4. Nie wiem, czy to nie dałoby więcej. Ale to jest pure damage. To jest sporo. Rapier poziom drugi. Z wampiryzmem. I z pure damage'em. Czyli jest 8 na 12. No mniejsze DPS-y. Spróbujmy. 3-4. No mało tych HP-ków. Jest naprawdę, jest mało tych HP-ków. Trochę bym jednak zmienił, ale tu musi być Blood Grove. Kurde. Bym was tu zmniejszył delikatnie. I zostawił sobie tego Road Lanterna w razie czego. Co tu się pojawiło? Co to jest? Cholera. Najbardziej chyba na Attack Speed i na
Chciałbym iść na Attack Speed i na oczywiście wampiryzm. Z 3. Chrono. Co? Rage, 30% damage'a. Ale mnie teraz potyrał, o Jezu. No to leci Oblivion tutaj. Definitywnie leci Oblivion. Chrono Crystal kolejne. No ale tu musi Bloodgrove paść. Ale to działa tylko na Entrance, tak? Nie! Ale jestem głupi. Żeby aż tak? W tej chwili mamy większego heala. Nie zrozumiałem tego. Dobra, Midausy kolejne. Możemy sobie to już dać w ten sposób. W ten sposób i w ten sposób. Te dwa szkielety też mi po gębie dadzą. ...443... ...443... No, jest to Wurf, żeby nie było. No dobra. Tejmitar. Attack Speed. I znacznie wyższe DPS-y. No to nie ma chyba nawet o czym gadać. Nie ma o czym gadać, bo już zacząłem dostawać po nosie strasznie. Sobie zostawimy na razie. Cemetery. Dajmy sobie tu może. Harpia. Bukler. Damage to all 2 i evasion 11. No nie, nie. Tego nie zmieniam. To może być krótka przeprawa. Mamy spore DPS-y, ale co z tego? Mamy tak mało HP, że o matko. No i zastanawiam się, czy by nie uciec, naprawdę. Co my tu mamy? Jedną kłodę, a cały huk mamy. I teraz żałuję, że nie dałem Bloodgrove'a tutaj, w tym miejscu. Chrono Shift to tak. Dwa na 10 bym powiedział. On pierwszy Battlefield. Kurde, i wejdę. Tyk. Udało się. Mamy pierwsze przedmioty. 1422, counter, damage to all i regen per sec. Vampiryzm 8. Pure damage 2, defense 3. No i nie powiedziałbym, że to jest takie opłacalne. Serio, gdyby nie ten defense, nie wiem, jak był pure damage 7 i na przykład 8 vampiryzm, to wiadomo, że bym zmieniał, nie? Ale tak, to tak trochę w sumie... Czału nie ma, dupy nie urywa. To było 19 na 27. Nie mamy kantera w ogóle. Regen per sek mielibyśmy prawie 2. Lecz tak wyszało. No i właśnie umieramy chyba. No oczywiście, że umieramy. Kurwa, umarłem. Ja pierdzielę. Dobra, no i dupa. O, ja żyję? Ale jak?
Dzięki nam. Mała grupa z nas przyniosła cię tutaj. To nie było proste. Jak przewalczyli te wszystkie potwory? Prawie mnie zabiły. A to jest również interesujące. Wiele z nich po prostu zniknęło. Quenching right for your eyes? A, wiele z nich po prostu zniknęło przed twoimi oczami. Jakaś ilość również przeniknęła do pustki. Ale myślę, że większość potworów po prostu zniknęła, kiedy opuściliśmy obóz. A myślę, że twoje wyprawy są bardzo głęboko połączone z twoimi wspomnieniami, mój przyjacielu. Wszystko zanika w tej chwili, kiedy przestrzeń nie może być dłużej utrzymywana. Kapuje. No i co? Nic nie odblokowaliśmy. Nic nie odblokowaliśmy. Głupio przegrałem. Głupio przegrałem. Kurde, naprawdę zastanawiam się, czy nie zrobić po prostu takiego właśnie takiej serii w tym Loop Hero samoistnej, bo naprawdę ta gra mi się podoba. Ta gra jest fajna. Tylko no mówię, problem jest taki, że wy na mnie głosujecie i że tak się słabo ogląda. No i wiadomo, że trzeba również bardziej sobie tutaj rozlokowywać te przedmioty. Na razie dajemy radę, więc ja bym nie używał tych middlesów. Dobra. Vampirizm 9, tu jest Regen. No ten ring, powiem szczerze, taki dosyć spory jest. W sensie, no ten Vampirizm 9. Nie w każdy dmuchał. Najpierwsze Treasury. Spider Cocoon. Standardowo gdzieś w tej okolicy bym sobie zwiększył. Treasury. Możemy dać tutaj. I tu Middlesy już możemy bez problemu stawiać. Kolejne Middlesy stawiamy. Góry oczywiście stawiamy tutaj. Kolejne góry. Kolejne góry oczywiście też tutaj. O, ten armor jest słabszy. Próbujmy to w ten sposób. Daje to więcej, nawet nie ma co gadać. Daje to znacznie więcej. Będę mógł tutaj growę walnąć, w razie czego. Możemy dać roka. Lecimy dalej. Dobra, Middlesy. Kolejne. Standardzik tu. Dobra, trochę więcej defensa. Za dużo sobie wziąłem chyba monstrów na... tak na blisko. Ewidentnie za dużo. Regen per sec 0,6. To by mi się tu zrespiło. No to właśnie lipa. Dobra, ale tutaj będą jakby nie patrzeć zaraz kamyczki, więc jakoś może to ogarniemy. Spider cocoon. Cocoon. Na pewno tutaj sobie nie walniemy, więc możemy teoretycznie tutaj sobie coś zapełnić. Dobra, kolejny ring. Defense 2. To mnie nie interere, ani nie kici. Kolejne roki. No i kolejny rok.
Samy... Wejdę. To będą jeszcze kolejne 2, 1. Myślę, że tutaj będzie śmiało. Dawaj tego pajęczaka. Tarcza już poziom 2. Zakładamy. Kundle też są mocne. No ale defense 6, naprawdę. Not worth. Dobra, możemy dać sobie kolejny treasury tutaj. I tak. Ogarnąłbym to w ten sposób. Dzięki temu teoretycznie nam się midosy zwiększą. Też jakiś myk jest. Znów nam teraz nie chcą góry wpadać w ogóle. Kolejne midosy. W ogóle i przedmioty, bieda. O! Lubię to. Patrzę sobie, jak ja to mogę układać, ale dopóki w teorii nie ułożę tutaj kolejnego tajsa, to będzie git. Dobra. Jak ten nasze HP-ki? Jakoś tam idzie. Mógłbym tu postawić to, co chciałem. Wtedy bym się zablokował, aczkolwiek jeżeli dałbym tutaj jeszcze latarnię, to ona by jakoś działała wtedy. Ale to najpierw zdobądźmy latarnię. Dopiero wtedy Spider Cocoon postawię. Build 7. Blood Grove pierwszy. Dobra, stawiamy go tutaj. Podwójna nagroda. Dobra, niech będzie to w ten sposób. Serio, do mnie wpadały kamyczki. O, jest Road Lantern. Zobaczymy w ogóle, czy ja mogę tak postawić, jak myślę. Nie mogę jej tak postawić. Jakbym tu postawił. Ale słuchajcie, teoretycznie. No właśnie, ale tu drugą. Tu jedną, tu drugą i byłoby git. Na razie jedną postawmy sobie. Dobra, tutaj, bo w sumie teraz ten Spider Cocoon postawimy. No i tu dalej kontynuujemy z Middlesami. Górę. No ale pierwszy Goblin Camp. Staram się teraz bardziej kombinować w ten sposób, żeby nie narobić sobie, że tak powiem, szkód. Naprawdę ja się zastanawiam jeszcze, czy nie kontynuować tej gry. No, bo naprawdę mi się w nią dobrze gra. A jeżeli nie, to sobie sam pogram na singlu. Bez waszej obecności. To tak, kurde, nie przemyślałem tego, co zrobiłem. Ale to nie jest problem w sumie. Po prostu tego nie będę na razie stają. Szukam jakichś battlefieldów. Regen 3. Pięknie, tego ringa też nie zmieniam długo i namiętnie. Właśnie nam się gold mode włączył, delikatnie mówiąc.
Piękny przedmiot nam się trafił, naprawdę piękny. No w końcu jakaś nowa broń. W końcu jakaś nowa broń. Pyk. I tak, tutaj jeżeli teraz postawię się, nic nie stanie, bo tu nie ma kamyczka. Nawet jeżeli tu postawię, to też nic się nie stanie, bo nie ma kamyczka. I o to mi kurde chodziło. Tak, tak, dobrze myślę. Kurde, 30 minut nagrania. Jak to szybko leci w tej grze. Jak to bardzo szybko leci w tej grze. Matko bosko. Też nie poleci. Tak patrzę. Dobra, nie powinienem zepsuć tego. Nie powinienem tego zepsuć. Jezu, w końcu. Kolejny Bloodgrove można walnąć sobie. Ale tak, Battlefield. Nasz kochany Battlefield. Można go seknąć tutaj. Nie przeszkadza w niczym w tej chwili. Możemy gdzieś tu kolejnego Bloodgrove'a walnąć. Teoretycznie tu jest spoko miejscówka. Dobra, ostatni loop i kończymy chyba na dzisiaj. O! Lepszy armor. No ewidentnie to lepiej wychodzi. Damage to all 5. Nie. Hola, hola, amigo. Pyk, nagrody wpadły. Attack speed, regen per sec i wampiryzm. No to sobie zostawię na pewno. Defense 12, pure damage. O kurka, wódka, ale to jest piękne. To jest piękne. To jest piękne. Tu 4 gobliny są? No to fajnie. DPS-a, pięknie. Tylko no niestety jeszcze potrzebujemy czegoś, co nam zwiększy. Co nam zwiększy, kochani? Attack speed. Bo jesteśmy wolni jak cholera. Wszędzie wejdy lecą. Dobra. 14, defense 5. Dobra, bierzemy to. Chodźmy na chwilę. I ciekawe... O nie, gra w sumie i tak nie wykryje tego. Dobra, nieważne. Mamy góry. Kolejne. Dwa obliwiony. 14, 20, defense 5. To jest fajne. 34. Kurde. Genius. No i tak, jeżeli teraz tam kolejne treasury nie wleci, to będzie problem. To będzie problemik. Nie, ale to jest naprawdę fajne. Cemetery w końcu, wow! W końcu te kamyczki możemy sobie ogarnąć. I kolejny kamp się pokazał. No mamy midausy, no ale na razie ich jeszcze nie stawiam. Na razie ich jeszcze nie stawiam. Dobra, po tej walce kończymy, bo już naprawdę 34 minuty, a ja dalej gram. 34 minuty, a ja dalej gram. Uuu, jaka tarczucha! Z wampiryzmem, z regenem i z pure damage'em. Kurde! I czekajcie, mielibyśmy teraz 14... 25. ...25 i 0,6... regen per sek. Nie, więcej, przepraszam.
I dobra, sprawdźmy to. 1 i 2 regen per sek. I 6 się healujemy. Teraz jakaś jeszcze, jakiś armor na attack speed. Jakaś broń na attack speed, naprawdę będzie genialnie. Ale wykrakałem, attack speed, counter, vampirizm. O kurde. 33% vampirizmu. I ile my tu teraz mamy tego wszystkiego? Wow! Możemy kolejne góry robić. Dobra, chcę zobaczyć jeszcze na tym bosie, czy bosie, na tym mobie ile my hitujemy. 8 regena. Kurde, no pięknie. Dobra, moi kochani, ale to było na tyle. Jest 36 minut nagrania. Co ja zrobiłem? Boże! Dobra, trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i do następnego razu. Hej, hej!